Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No nie ma co płakać. 20 stycznia za przysiężenie Bidena, ale nie ma co płakać. Wahadło niestety chodzi. Prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo. Ale normalni zawsze... normalni zawsze są normalni. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No dlaczego nie ma co płakać? No dlatego nie ma co płakać, no bo nawoływanie do stanu wojennego, nawoływanie do jakichś takich afrykańskich metod, to nie jest najlepsza metoda. Pokojowe przekazanie władzy, no to jednak to jest to, co różni Amerykę, Stany Zjednoczone od jakichś innych bananowych republik. Różni to nas od Jaruzelskiego, od Stalina, od Hitlera, od Mao Tse-tunga i tak dalej, i tak dalej. Castro. No oni po prostu przejmują władzę. No lud powiedział, tak? No lud powiedział. Można powiedzieć, że 75%, 75 milionów uważa, że były wielkie oszukaństwa, no ale to się okaże w praniu, tak? To się wszystko okaże w praniu. To będzie, prawda wyjdzie na wierzch prędzej czy później. No ale w tych warunkach, no to trzeba jednak przekazać się władzy, no i sprawdzać, żeby nie było pomyłek czy oszukaństw w przyszłości. Jest szansa, że partia konserwatywna się nie odbije już nigdy, że będzie głosowanie demokratów nieustannie, szczególnie, że wygląda na to, że Biden chce zrobić 8-letni taki przyspieszony kurs, no nie kurs, ale tryb dla 10-15 milionów obywateli, którzy 10-15 milionów ludzi, którzy są w Ameryce nielegalnie, i zrobi im taką ścieżkę przyspieszoną do obywatelstwa. Także jeżeli ktoś jest dłużej niż 5 lat czy tam 8 lat, no to będzie dostanie w trybie przyspieszonym zieloną kartę, zaliczą mu ten okres nielegalnego pobytu, jeżeli tam jakoś płacił podatki legalnie czy nielegalnie. No wszystko jedno, chodzi o to, że może zwiększyć ilość głosujących na demokratów. Mam nadzieję, że połowa z tych nielegalnych jest normalna. Jeżeli zalegalizują im pobyt, no to nie będą ślepo całowali ręki komunistów, tylko po prostu zastanowią się, dlaczego przyjechali do Ameryki, dlaczego nielegalnie żyli w tej Ameryce, a wyjechali z innych krajów, prawdopodobnie socjalistycznych. No i jest nadzieja, że będą mieli spojrzenie na świat bardziej konserwatywne niż komunistyczne. Ale co chcę powiedzieć, no, że prezydentura, no to nie jest sam prezydent. Prezydentura to nie jest sam prezydent, to są ludzie naokoło niego, to jest gabinet, to są ministrowie, to są urzędy, to są agencje i tak dalej, i tak dalej. No, 6 stycznia, no tragedia była narodowa, można powiedzieć, na Kapitolu, czyli atak na kongres, parlament, Sejm amerykański, tam gdzie ustawodawcy urzędują, politykują. No było to napompowane, na pewno było to napompowane przez jakichś tam ekstremistów prawicowych, ale również było to napompowane przez prowokatorów z Antify. No, drzwi się tam otwierały, ludzie wpadali. Najgorsze jest to, że ścigają ich dużo, dużo, dużo bardziej niż tych podpalaczy w Seattle czy w Portland, w Oregon. No, jest to nieprzyjemne, no ale jednak ludzie powinni zrozumieć, że protesty powinny być pokojowe. No jakiekolwiek podpalanie, napadanie, no to nie jest dobre. No jest to trochę nieprawidłowo, no ale to nie podkreśla 4 lat prezydentury Trumpa. To nie ma nic kompletnie wspólnego z Trumpem. To są po prostu bandziory, tak jak bandziory Antify były w Seattle czy w Portlandzie, i Biden, nikt nie oskarża Bidena. No jedyne, co normalnie oskarżają Bidena czy Harris, no to jest to, że ich nie krytykowali. Nie krytykowali przez całe miesiące Antify.
No ale te, a teraz przyklejają łatkę tych napastników Trumpowi. No jest to świństwo, to też świństwo komunistyczne, to jest znane, ale to jest wielkie oszukaństwo. To jest oszukaństwo, żeby przyporządkowywać czy przyklejać tą łatkę tych rozrabiaków do 75 milionów ludzi, którzy głosowało na Trumpa. 63 miliony głosowało 4 lata temu, także 12-13 milionów ludzi więcej głosowało na Trumpa na drugą kadencję. No administracja też jest bardzo ważna, tak, to jest zostali wybrani przez prezydenta, oni robili swoją robotę, można powiedzieć, w ekonomii cały ten lockdown, całe to zamknięcie tej Ameryki, no dziki przypadek, że jednak ta zaraza z Chin przyszła w marcu, w kwietniu, no i załatwiła Amerykę, i cały te 4 lata, 3 i pół roku całego tego sukcesu ekonomicznego przy Trumpie, no sukces był najmocniejszy od lat 1990, także to nie tak jak za Obamy, kiedy to wszystko się czołgało i było zdychające, to korzyści z tego wzrostu ekonomicznego, no to były dostępne dla wszystkich, były dostępne w zasadzie dla wszystkich grup społecznych, a najbardziej jednak dla najmniej zarabiających, najbardziej dla najmniej wykształconych, robotników niewykwalifikowanych i ludzi na tym poziomie finansowym, no to i oni się odbili najbardziej. Czy czarni się najbardziej odbili, hiszpańskojęzyczni, kobiety, samotne matki i tak dalej, i tak dalej. Także bieda, no to została likwidowana w najszybszym tempie od dziesiątek lat. Obama nigdy tego nie był w stanie zrobić. No i to nie była jakaś kontynuacja ekonomii Obamy, która w zasadzie traciła parę pod koniec tej drugiej kadencji Obamy. Ten wzrost dzięki partii republikańskiej, dzięki prezydentowi konserwatywnemu, no to była taka mieszanka reform podatkowych, no to jest ważne. Teraz podatki z powrotem wracają za Bidena, znowu będzie opodatkowywanie. Nowy Jork będzie się wyludniał, bo tam podatki po prostu są wściekłe. 2/3 najbardziej zarabiających ludzi w Nowym Jorku. 1% Nowojorczyków płaci 37% podatków w mieście, także to nie jest normalne. Reformy podatkowe, szczególnie dla średniej klasy, pomogły. Deregulacje bardzo pomogły, no bo jednak ta czerwona taśma, te wszystkie blokady, te wszystkie ograniczenia, te wszystkie zezwolenia, no to zostało, było poluzowywane. No i również ściganie biznesów. Urzędnicy, politycy ścigali prywatny biznes. Komuniści po prostu nienawidzą biznesu. No i biznesy nie miały tak łatwo za Obamy, no a za Trumpa to się troszeczkę poluzowało. Wzrost dochodu narodowego osiągnął 3% za prezydenta Trumpa. No troszeczkę tam się też pozmieniało przy tej, można powiedzieć, sprzeczce z Chinami, no ale to trzeba zrozumieć. Każdy normalny powinien zrozumieć, że jeżeli Chiny coś wysyłają do Ameryki i w Ameryce jest tylko 2,5% cła, a Ameryka wysyła do Chin i tam jest 25%, no to nie jest to wojna celna, to jest po prostu wojna o równość, tak? O równość i sprawiedliwość
sprawiedliwość. No, Trump również zrobił dobrą robotę z naftą. Całe wszystkie te umowy po prostu pozmieniał na dużo bardziej korzystne dla Ameryki. No i ta nafta, czyli północnoatlantycka umowa wolnego rynku została poprawiona. Deregulacje, no to jest ważna sprawa. Te deregulacje były dla małych i dużych biznesów. W finansach zostało to porobione. Dużo poluzowano, powiedzmy, dla biznesów szkoły dla zarobku, cały ten przemysł szkolnictwa, który był likwidowany przez Obamę i komunistów, no bo oni tylko chcą mieć szkoły państwowe, oni chcą mieć władzę szkół państwowych, związki zawodowe nauczycieli, no to jest budżetówka, to są ludzie, którzy zawsze głosują za komunizmem, oni szkoły prywatne są wrogami komunizmu, no i komunizm ich niszczy. Deregulacje dotyczyły też węgla, oleju, także te biznesy dosyć ważne. Deregulacje dotyczyły, powiedzmy, wymagań Ministerstwa Środowiska na temat samochodów, no bo w Ameryce tam co roku Obama, szczególnie Obama, no to przesuwa, ile samochód ma przejechać tam z galona. No w Ameryce to taka jednostka to jest, powiedzmy, tam 40-45 mil z galona, czyli 40, no to jest około 60 kilometrów z około mniej więcej 4 litrów, czyli można powiedzieć 15 kilometra z litra, czyli 6 litrów na setkę. To są te przerzucania, ale w Ameryce no to się mówi, ile samochód robi z galona. No i taki samochód, powiedzmy, hybryd czy Hondy, czy Toyoty, no to jest w stanie przejechać około 45-50 mil z galona. No, te deregulacje, tak? Również wszystkie przyspieszenia dotyczące tych, przepraszam, lekarstwa generic, czyli te, które już wygasły patenty. To usprawnił prezydentura i cały gabinet Trumpa usprawnił. Tak samo co było wymagane, żeby uzyskać zezwolenia na wydobycie oleju czy ropy. Obama i jego gabinet to ciągle twierdził, że nie da rady się wypompować w Ameryce z tego uzależnienia od krajów arabskich. No, Ameryka jednak się dała. Ilość przepisów, które były eliminowane czy regulowane, spadła dramatycznie. Zaczęto stosować standardy, czyli koszt względem korzyści, bo jak wprowadzali jakieś tam regulacje, no to zaczęli patrzeć nareszcie, jeżeli każemy to zrobić, to jaki to będzie koszt dla społeczeństwa, dla przemysłu. Tego nie było. Nie było to robione, no i wprowadzono budżet dla ministerstw, które to wszystko regulują. No i rezultatem to było to, że ekonomia po prostu się odbiła i nie było żadnych jakichś makabrycznych wpadek. Nie było wpadek medycznych. Za Obamy to była w Michigan, no to Flint, takie miasto Flint, niedaleko Chicago. Oni
oni nie chcieli wody używać tam z pewnego powodu, zdecydowali się używać wody z własnego zbiornika wodnego, zaczęli dodawać jakichś kwasów do tej wody, te kwasy zaczęły rozpuszczać rury i tak dalej, no i to była makabra, to była makabra. Teraz ścigają tych urzędników, biznesmenów, wszyscy demokraci za to, że truli tam wielu ludzi. Nie było takiej tragedii jak w Colorado, kiedy pewne agencje rządowe za Obamy narobiły tyle złego, że po prostu te zalewy całe tych ścieków wszystko to przerwało, te tamy przerwało i zalało. No nie było niczego takiego za Trumpa, no bo jednak jest inna ta administracja. Następna sprawa, no to jest Wall Street. Wall Street, czyli giełda papierów wartościowych, ten Dow Jones i tak dalej. No wzięli się za ściganie hochsztaplerów, a przestali ścigać politycznie, no bo za Obamy to było tak, że po prostu ścigali politycznie, tak samo jak IRS, czyli Urząd Podatkowy ścigał po linii politycznej, zamiast w zasadzie patrzeć, kto płaci podatki, a nie płaci, no to Dow Jones, Wall Street, giełda papierów wartościowych, oni też się zmienili prawa, no bo za Obama, no to politycznie wprowadzał i zlikwidował taki zapis, jaka jest odpowiedzialność, powiedzmy, tych inwestorów finansów emerytalnych. Normalnie w Ameryce, no to każdy odpowiedzialny za inwestowanie, no to jest, to jego jedyną rolą jest to, żeby zarobić jak najwięcej forsy. Między innymi na te plany emerytalne. Za Obamy zaczęli wprowadzać język do jako przewodnik, no, że inwestycje muszą patrzeć na środowisko, inwestycje muszą patrzeć na system społeczny, socjalny, że muszą patrzeć na to, co korporacja robi i co ma robić, zamiast robić forsy. Także Wall Street, ministerstwo i agencje odpowiedzialne za finanse, no, popatrzyły na tych ludzi, którzy mają 401k, czyli te 401k, czyli plan drugi filar. Kiedy Obama odchodził, no to Dow Jones był 16 tysięcy, czyli za Trumpa przed COVID-em było 30 tysięcy. W kwietniu na początku COVID-u to spadło do około 18 tysięcy, no to więcej niż połowa. No dzisiaj jest 61 tysięcy, także za Obamy ktoś mógł mieć 16 tysięcy dolarów, to dzisiaj ma 32 tysiące, a w kwietniu miałby tylko 18 tysięcy. Także to też poprawiło. No, pracowali dla niego Mike Pence. No, Mike Pence kawał dobrej roboty zrobił, pilnował konstytucji. No, teraz ta cała sytuacja z tymi wyborami nie była najlepsza, ale jednak zrobił to, co mógł. Nie wiem, czy będzie startował na prezydenturę 2024. No, przypuszczalnie nie. Co chcę powiedzieć, no, że naokoło Trumpa pracowali ludzie, Trumpa popierali ludzie, 75 milionów, no to jesteśmy my, nie ma co się załamywać, nie ma co myśleć, że to jest jakaś tam tragedia. Ameryka przeżyje, dopóki będzie demokracja, dopóki ludzie będą myśleli, dopóki nie będzie obozów koncentracyjnych, zamykania do więzienia i tak dalej. Także nie wpadajcie w depresję, zastanawiacie się, dlaczego już tam nic nie ma z tyłu. No już 20 stycznia zdjąłem to, co dostałem na spotkaniu z Trumpem, na jednym z jego spotkań. Zdjąłem czapeczkę 2020, zdjąłem
zdjąłem czapeczkę. No to ciągle jest ważne, tak? To Make America Great Again, no to zawsze, zawsze będzie ważna. Także nie płaczcie, nie rozpaczajcie, będzie dużo lepiej. Świat się nie kończy. Głosujcie na normalnych. Jest nadzieja, że Polacy, którzy głosowali na Bidena, będą płakali, będą zgrzytali zębami, no ale powrócą na drogę normalnych. Zdrowia! Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz?